23 października w siedzibie Młodzieżowej Rady Miasta Chorzów, czyli w Wolce, odbyło się spotkanie z Magdą Gorzkowską, pochodzącą z Chorzowa lekkoatletką, alpinistką, himalaistką. Podczas spotkania Magda opowiedziała o swoich wyprawach, w tym o ostatnim zdobytym 8-tysięczniku Manaslu. 27 września weszłam na szczyt Manaslu, czyli 8 góry świata, 8156 metrów, położonej w Nepalu. Udało mi się tego dokonać bez butli z tlenem, co było trzecim takim wyczynem w historii Polski przez kobietę. No i generalnie był to drugi 8-tysięcznik w tym roku po Makalu, które również udało mi się zdobyć bez dodatkowego tlenu. Magda przeniosła się w góry zbieżni lekkoatletycznej, na której zdobyła m.in. Młodzieżowe Mistrzostwo Europy w sztafecie 4x400 metrów. To bardzo pomaga, szczególnie przez to, że organizm zupełnie jest inaczej wytrenowany i mi niewiele trzeba, żeby być na pewnym poziomie, który już jest wystarczający na takie wyprawy. No a dwa, oczywiście ta silna psychika ukształtowana przez te 12 lat biegania zawodowego, także no to wszystko mi pomaga, taka umiejętność trzeźwego myślenia w trudnych sytuacjach to bardzo jest w górach potrzebne i mi pomaga. Zagrożeń jest dużo, chociażby od wpadnięcia w szczelinę, co na przykład zrobił mój szerpa na tej wyprawie, po oczywiście lawiny, po odmrożenia, których też doświadczyłam, po chorobę wysokościową, także no zagrożeń jest dużo, ale my możemy minimalizować te ryzyko wystąpienia tych wszystkich negatywnych skutków. Jakie następne wyzwania stawia przed sobą chorzowianka? To dopiero początek przygody, bo no w planie jest cała korona Himalajów i Karakorum, czyli 14, 8 tysięczników najwyższych szczytów ziemi. No tego nie dokonała żadna kobieta w Polsce. Gdzieś tam ten fakt mnie pociąga, ale gdybym nie była pierwsza, to również chciałabym to zrobić. Po prostu podoba mi się ten projekt i to jest plan na najbliższe lata. Póki co myślę o Gasher Brumach w Pakistanie w lipcu i trawersie ich, czyli przejścia na jeden wierzchołek i później na drugi. Tu mowa o Gasher Brumie 1, Gasher Brumie 2. No a drugi plan to jest Nepal w kwietniu, ale póki co nie wiem, która góra. Rozważam między Daulagiri, Annapurną, Lhotse. Tu jeszcze muszę się porozumieć z moim sponsorem, żeby on to zaakceptował. Próbowałam oczywiście znowu wrócić do treningu. Pierwszy miesiąc szedł po prostu wspaniale wręcz.